Dzisiaj spędzimy cały dzień w kajdankach. Ała. Jest, totalnie git. Ała! Ej, nie, chłopie! Kochani, dzisiaj mamy bardzo dużo aktywności fajnych. Mamy coś w stylu rolek, tylko trochę łatwiejszych, bo mamy dzisiaj duże utrudnienie. Jak się nazywa fanpage Postiego? Posti? Selfie Postirola. Ja, ale stypa. Postirolki to jest idealne, co mogłeś wymyśleć. No ja nie ty, wymyśliłem. Ale to jest idealne. Ale pozdrawiamy hashtag Mortalcie na Twitterze. Dobra, kochani, skopiujmy Faustynę. Faustyna jak nagrywała filmik z Olivierem, z kucie kajdankami, to... Już nie chcę tego nagrywać. Dawaj, chodź, chodź. Ała! Pierwsze co zrobiła, to zrobiła pankejki, naleśniki. A każdy z nas jest chyba głodny, a słyszałem, że Kinga robi dobre pankejki, więc... Tak? Nie. Giga stypa. Idziemy do sklepu, let's go. Chodź. Uwaga widzowie, zaraz dobijamy 1 300 000 subskrypcji, więc subskrybujcie teraz, żeby to osiągnąć. I ogólnie bardzo chciałem wam za to wszystko podziękować. I za to, że oglądacie, i za to, że subskrybujecie, i za wszystko. Dziękuję. Miłego seansu, a ja idę czytać wszystko na hashtag Mortalcio na Twitterze. Patrz jaką mam nogę, chłopie, coś mnie ugryzło. Patrz to, mnie coś wywróciło na rolkach. Włączyłeś mikrofon? Tak. Najlepiej. I co teraz? Wszystko się teraz dzieje od teraz na moich warunkach. Idziemy. O, dzięki, że pozwoliłeś, szefie. It's just us and my friend Kinga, la 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 la. Jezu. Sprawdźmy, czy Direct mnie kocha. Kocha, nie kocha. Kocha, nie kocha. Kocha. Dobrze to zrobiłem? Dlatego wyrwałeś dwa na raz. Nieprawda. Miłość do mężczyzny, miłość do Direct. Direct! Gdzie ty się no, dupa mnie swędzi, wszystko mi swędzi z fotu. Nie ma takiej opcji. No. Nie mam czasu się myć. Nie mam czasu na mycie. Uwaga, kinderki są już dostępne na Spotify, więc zachęcam do dodania ich do swoich playlist i dobrego bawienia się. Naprawdę bardzo mi to pomoże, więc porzucam wam link w opisie. Z góry dziękuję. Ale patrzcie, takim oto miłym akcentem prawie doszliśmy do sklepu. Ja doszedłem do wniosku, że nie chcę tu być. Jedziemy do Sylwka. Tak. Proszę, tak. Co wy robicie? No. Dawaj, przejdź teraz ty. Ej, odplątałeś. Siadaj, posty. Nie. Mogę loda? Mogę loda? Jezu, ja jestem niedojrzały, tak? Proszę. Mamy 1 000 000 tych domów lodów za darmo. Na co czekacie? Na ciebie. Ale by było śmieszne, jakby teraz zaczął padać deszcz. Byśmy biegli do domu. No jasne. Byśmy wpadło do oka, musimy wydobać to. Patrz! To ja! Gdzie? Tu? Przecież widziałem, to Sylwek. Nie mam. To był Sylwek. Ty jesteś najbardziej randomową osobą na świecie. Chłop idzie, jeść. Pójdź to longiem, co się teraz stało. Ja sobie pomyślałem, co jeszcze może zrobić. Pomyślałem o tym, że jestem content... Ej! Psychicznie pan jest chory? No, powinno się pana zamknąć w jakimś zakładzie. Bo powiedzieli, że może będzie padać, a ja im burzę. Ła! Dobra, robimy pankejki. Naleśniki. Dyktuj nam. No co ty robisz? Chodź tu. Gadaj co robimy. Blender, potrzebuję kielich od tego, gdzie jest. Pości, blender jest na warce. Ja jestem gościem. Nie, dzisiaj jesteś. Jestem gościem. Ale bo w ogóle jakby, ale... Ej, kiedy nagramy taki odcinek, żebym mógł pójść do iDreama i wydać 10 tysięcy? Trzy jajka. Babułki! Kiełbasa! Patrzymy na siebie i musisz powtarzać po mnie, dobra? Ha, 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 ha. Mnie całego. Zróbmy to w trójkę. Ha, ha. No. Try not to laugh. Ostatnia osoba, która wypluje wodę, 5 tych. Zdechnąłeś się? Prawie się utopiłem, chłopie, nie żartuję.
żartuję. Wytrzymałem, gdyby nie to, że prawie się udusiłem. Byłem gotowy się utopić, ale jednak nie. Kiedy babcia zrobi pierożki. A powiesz tak, jak babci byś powiedział, że już nie możesz i nie dasz rady już tego zjeść, żebym ja mógł? Ja babci nigdy nie odmawiam. Hmm? I ty po prostu mówiłeś, że mi robisz truskawek? Z majonezem i musztardą. Ja mam katar tylko przez jedną dziurkę. To zjadłeś liki na słono. Kochani, przyszła pora na świetny pomysł, czyli zamiana. Oła! Przypominam, tylko i wyłącznie posty to ogarniał, więc jak będzie głupio, to wszystko na niego. Jak będzie dobrze, to wszystko na niego. A będzie cringe'owo? Bardzo. O nie. O Jezu. Cześć. A mogę tylko gdzieś zostawić? Ja nie mówiłem absolutnie a propos tego, co będziemy robić i czym się specjalizuję, że będzie to w formie niespodzianki. A, okej. Tylko tak. Mogę powiedzieć? Co? Ej, boję się. Dobra. Także, no, przedstawiłem pani, jaki jesteśmy, że tak powiem, setupie dzisiaj. Mamy panią, która zgodziła się dzisiaj nauczyć nas tańca K-popu, który jest z nastawieniem na ruchy rękoma. O nie! Może pani zaprezentować na początku? Oczywiście. Żebyście fizycznie mogli zrobić, bo tam są obroty. Ale wy fizycznie nie musicie. Jak to? Ała! Zobaczmy, co wiem, co nas czeka. Gdybyśmy tu przez całe wakacje przyjeżdżali codziennie, to może byśmy się udało. Pierwszego ruchu. Okej, okay, zaczniemy sobie od prawej nogi, dzisiaj przygotowaną. Będziemy szli 3, 2, Queen. Ale jak Queen? Serduszka? Serduszka robimy? Tak. Możecie razem ze sobą zrobić, też będzie cute. O, jak słodko, dobra, okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i star, star, star. Okej, okay, nice, to najlepiej nam wychodzi. Bo mi bardzo odgarnę. To kto może ruszać rękami, ten robi raz i dwa i trzy. Tak, raz, dwa, trzy. Nie trzeba umieć twerkować, żeby to zrobić. Co się dzieje? Jest. Skupienie, widzowie. Slay. Czekaj, bo ja źle zrozumiałem chyba. Ja myślałem, że my mamy 70% układu, a nie prędkości piosenki. Co? Ja też myślałem, że układu. To do stu, let's go! Przygotuj się. No. Nie zapomnij o tym, bo to jest najbardziej stylne. Ile to jest procent układu? Jakieś 85. Nie dużo nam zostało. Będziemy uderzać biodrem. Uderzamy biodrem, chodź. Dawaj. Droga krzyżowa po stiegu. Raz, dwa i raz, dwa, trzy. Wygin nam śmiało ciało. Wygin nam śmiało ciało. Boże, no, przepraszam. Pomyliłeś! Postnik się ładnie uśmiecha! Tu, tutaj co tak zepnij! Tak o! Jak tak? O, albo tak jak on! Czemu ty masz sześciopak? Final chapter. Gotowe 100%. Daj z siebie wszystko i musisz być najbardziej slay, jak kiedykolwiek jesteś. Już 23 lipca 2115 roku na Tauron Arena Kraków pokaz najpopularniejszego zespołu K-pop, czyli dwóch półmózgów i dama.
Bardzo dziękujemy. Bardzo mi się podobały te zajęcia. Dałbym 10 na 10, ale dam 9,9 przez ból. Bardzo fajne, ale męczące. No bardzo męczące. Mamy jeszcze chwilę. Możecie jeszcze ostatni raz. Nie. Już było dobrze. Już uciekamy tylko 2 minuty z wiatrakiem. Ej, ty wyglądasz jak taka francuska modelka, tak ci wiatr w włosy bije. Dobrze, że wyszło, Posty, w dobrym miejscu nas zabrałeś. To jak ci się podobało? To był twój wybór. Wy mi się nie podobacie. Ale to ty źle machałeś i przez to cię bolało. Jak dobrze machałeś, to cię nie bolało. Kiedy zamiana? Jak dojdziemy do auta. Kinga teraz leci w środek. Co? Widzowie, zamieniliśmy się już kajdankami. Przyszłam dosyć tego filmu. Ja chcę go ubrać. Jest ubrany. Ale z tobą jest luz, jakby nie czuję bólu. No bo ty jesteście podobnego wzrostu. Ale nie, Patryk, ty strasznie ciągniesz, ja nie wiem jak to jest. Bym ADHD rękowe. Rękowe. Ja bym tak Postiego ubrał. Nie. Sylwek 2. Ty ubierzmy go identycznie jak Sylwka. Kto jest za? O, ale nie jestem. 3 na 1. Jakie masz rozmiar? M. M? No. Czemu? Bo jestem gruby i niski. Czemu nie L? Boże, ja też już zaczynam myśleć, co ja tu robię. Ale ona wydaje twoje pieniądze na rzeczy, które mi jest lepsze. No właśnie, stój. Ale nawet nie wiesz, jak będziesz wyglądał. To fajna szara koszulka. Nie. No i tyle. Co ty tam robisz? Ej, ale wiecie, że ja potrzebuję, żebyś ty ze mną tu weszła. Musisz znowu wyciągnąć rękę. Dobra, no i tak właśnie wygląda. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. No git, dawaj skórę git. Pora na przygodę. Nie wiem, czy nie mam za dużo na niego, albo za mało. Możliwe, że też będą dobre, ale to zobaczymy. Ale miało być slim, jest slim. Idę po inne. Faktycznie musimy ci kupić rzeczy, a ja mówię tak, dawaj po tym. No już się rządzi. Nie, ale no chodzi o to, że trzeba docenić go. A ja go doceniam. Nie chce tych spodarek. On zawsze nie chce, on mówi zawsze, że nie chce. Nie, jak jesteśmy w sklepie spożywczym, to on jest pierwszy, to zawsze co chce. Usiądź. Ale nie czuję się, jakby były za małe. Normalnie, o kur... W kamerze wygląda jak Karol Wiśniec w sumie też. No, więc udało mi się zrobić zakupy. Dzięki, Kinga. Adam, co ty robisz? Pomedal dla nas, dla wszystkich! Adam Banaś. Kochani, ja właśnie dodaję film, więc cieszę się, że mam jedną rękę wolną. Jesteś zadowolony z naszych zakupów? Nie. Jezu, chłop dostał za darmo. Nie, on jest odklejony, ja dobra. Ja pierdzie, odkleja, ała. Nic nie doceniasz. Nie, no fajnie. Na pewno się niewygodnie siedzi przy jednym stoliku, jak jesteśmy spięty. No co ty? A jakoś naleśniki się fajnie jadło. O, twój rogalnik dałoby. No. Uuu, ciepły. Wracamy. Niewygodnie się siedzi, Kinga. No tak. Dobrze ci powiedziała. Po małej przerwie pojechaliśmy na naszą ostatnią aktywność, gdzie zastali nas widzowie. I jeden miły pan podszedł do nas i powiedział to. Pana w dniowych majtkach też kojarzę, co coś takiego. Czemu ja jestem na środku? A w którą stronę się jeździ na obrotkach? Po tej stronie jest barierka, więc Posty będzie na środku, jeździł nie koło barierki. Ja pierniczę, co chcecie zniszczyć? Odepnij mnie. Ty nie możesz. On nie? Idzie na środek, ja nie. Się odpinam i wpinam się na jego załomnienie. To jest wygodnictwo i skam. Dobrze, że mam wsparcie od Sylwków Postirola. Ochroniacze hurtowej. To dla jednej osoby. Popularyzacja. Co drugi. Ziki Luther. Wait, don't tell me, dude, you won't believe what happened. 200 tysięcy łapek w górę i Posty jeździ na jednokołowym rowerze. Na monocyklu. Przez cały dzień. Ty paś stał. Lepiej, co? Jak na tym jeździć, skoro to ma hamulec z przodu? Uwaga, jedziemy. 3, 4. Dajcie mi wstać. Na co bym ci się wywaliłeś? Bo chciałem odjechać do tyłu i się przechyliłem do przodu. Ej, do tyłu jest lipa. Do tyłu jest lipa. Ała! Boli! Jak boli? Ała! Jezu, ja go ciągnę za sobą, przecież on nawet nie rusza nogami. Jak to? Patrz, ja też tak umiem. I znowu to samo. Dobra, koniec zwrotek. Po chwili jednak okazało się, że Kinga niefortunnie upadła centralnie na kość ogonową. Już jest okej, już jest okej. Chodź, usiądziemy, żeby nie też. Dobrze, jakbyś nie leżała na ziemi. O, nie, bo ja się dotykam. To jest
średnio na kość ogonową jakby idealnie. Bo ty mnie pociągnąłeś i on mnie pociągnął z drugiej strony. No, kina jest trochę po turbolowanym stanie, więc ja ściągam kajdanki i skuwamy się z postem. Kina już dzisiaj dzielnie wytrzymała ten odcinek, ale niech sobie teraz odpocznie, bo źle wylądowała. To był głupi pomysł jednak, żeby była w środku. Kinie trochę poturbolowaliśmy, ale obiecuję, odwdzięczę ci się, zabiorę cię na dobry obiadek. Ja nie miałam ręki i opadłam prosto na kość ogonową. Ja nawet takiej nie mam. Możemy już jeździć. Tak? No, patrz to. Lecimy. Pa. No co ty robisz? Masz jeździć, ja nie trzymam. Jadę przecież. Ej, idzie, lepiej na rolkę. No dawaj. Łeb, a nie mam tu data na plecach. Ej, jest dobrze, Posty. Dobrze ci idzie. Chciałbym, żeby ktoś się kiedyś patrzył tak na mnie jak Posty na Patryka. Spadłeś mi na głowę. Dobrze, że masz kask. To zróbmy ostatnie kółko i uciekamy stąd. Rozwalisz mi rękę. Ale ty tym się wywracasz. Ej, to boli już. Dobra, ostatnie, let's go. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Do wyjścia. Jestem w tyłu. Tyłem. Zadowolony? Tak. Dobra, kochani, kończymy dzisiejszy odcinek. Idziemy się zająć Kimią, bo cierpi. Odłączysz tak, oficjalnie. Ale mi bolą plecy. Od dźwigania tego kontentu. Oficjalnie, raz. O, tego zostaw już, patrz to. Siema, Posty. Miłej zabawki.